Jednym z największych wyzwań dzisiejszego świata jest zjawisko tzw. chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca, depresja, nowotwory, problemy z układem oddechowym, nadciśnienie i inne z nich odpowiadają dziś w sumie za większość przedwczesnych zgonów na świecie. Jednakże w ostatnim czasie przypadłością, która nad Wisłą rozwija się najszybciej, jest otyłość. Cierpi na nią już co czwarty Polak, a wśród dzieci dotyka już 1/3 z nich. Przyczyny tego zjawiska są już głęboko zakorzenione w systemie społeczno-kulturowym, a jego szeroko sięgające skutki czynią z otyłości problem ogólnospołeczny. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że otyłość to złożona jednostka chorobowa, która ma tendencję do nawrotów. Jej leczenie wymaga stałego wsparcia lekarskiego, gdyż stan otyłości nie wpływa wyłącznie na nasz komfort poruszania się, ale prowadzi także do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego, udar, a nawet choroby psychiczne lub niektóre rodzaje nowotworów. Istotne jest też to, że choroby te rozwijają się przez lata, a młody człowiek cierpiący na otyłość może po prostu jeszcze nie odczuwać jej negatywnych skutków zdrowotnych. Wedle szacunków WHO na świecie cierpi na tę przypadłość co ósmy człowiek, jednocześnie wskazując, że odsetek ten podwoił się względem pomiarów z roku 1990. Zjawisko to postępuje najszybciej w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie mamy łatwy dostęp do usług transportowych, wysoko przetworzonej żywności oraz mniej potrzeb wymagających aktywności fizycznej. Co jednak może zainteresować, to fakt, że nie kraje zachodnie przodują w ilościach nadmiarowych śmierci z tego powodu. Do tego grona należą kraje północnej Afryki i Półwyspu Arabskiego, gdzie wskaźnik ilości nadmiarowych zgonów z tytułu otyłości stanowi od 10 do 20% wszystkich śmierci notowanych w kraju. Jest to oczywiście pokłosie wyjątkowo słabo wydajnej tamtejszej służby zdrowia, która nie jest w stanie zapewnić otyłym pacjentom odpowiedniego leczenia. Dla porównania, o ile w Polsce na 100 tysięcy śmierci otyłości przypiszemy 52 zgony, o tyle w Egipcie będzie to już 220, a w Arabii Saudyjskiej 159. Jednocześnie odsetek osób otyłych rośnie najszybciej w bogatych krajach zachodnich. W USA w roku 1990 niecała 1/5 populacji była otyła, a dziś ten odsetek się podwoił. Obecnie 2/5 dorosłych Amerykanów jest otyłych. I podkreślmy, że nie mówimy o nadwadze, ale o stanie chorobowym, jakim jest otyłość. Przyczyny tego stanu rzeczy w krajach rozwiniętych są ściśle związane z systemem społeczno-ekonomicznym oraz kulturą. To znaczy, pomimo iż ostatecznie przyczyna otyłości sprowadza się najczęściej do złych nawyków żywieniowych i zbyt małej aktywności fizycznej, to ludzie przyjmują takie postawy pod silną presją realiów społecznych. Coraz wyższe wskaźniki stresu, wyższa dostępność i niska cena wysoko przetworzonego jedzenia, powszechność siedzącej pracy, popularność pasywnych form rozrywki. Wszystko to składa się na realia, w których dla wielu osób, zwłaszcza mających do tego większe predyspozycje, podążanie za domyślnymi trendami i wyborami skutkuje tyciem. Nie nabieranie dodatkowej masy wymaga aktywnego pilnowania tej kwestii i świadomego unikania pewnych zachowań domyślnie proponowanych nam przez kulturę. Zauważmy też, że plaga otyłości postępuje mimo świadomości społeczeństwa na ten temat, czego koronnym przykładem jest Polska. Na stronie samorząd.gov.pl znajdziemy zbiorczy raport podsumowujący stan wiedzy Polaków na temat otyłości. Wynika z niego, że ponad 3/4 naszych rodaków wie, że otyłość to choroba, a 60% rozumie, że jest ona skutkiem niezdrowego trybu życia, pozbawionego ruchu i zbilansowanej diety. Nie zmienia to jednak stale rosnącego odsetka osób otyłych nad Wisłą. Polskie dzieci tyją w tempie najszybszym w Europie. W swoim lutowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli oszacowała, że nad Wisłą około 9 milionów ludzi jest otyła, co stanowi podwojenie statystyki z końca lat 90. Raport wskazuje także na konsekwencje takiego stanu rzeczy. Obecnie około 20% środków, jakie przeznaczamy na służbę zdrowia w Polsce, idzie na leczenie i hospitalizację osób zmagających się z otyłością lub jej skutkami. I nakłady te będą w kolejnych latach tylko rosły, coraz bardziej obciążając służbę zdrowia. Co jest tym bardziej istotne, że tak samo nowotwory czy choroby psychiczne, jako choroby cywilizacyjne, również będą w najbliższym czasie narastać. Zwiększony odsetek osób otyłych odbija się także na statystykach gospodarczych kraju. Osoby otyłe są bowiem bardziej narażone na istnienie tzw. chorób współistniejących, na których leczenie potrzeba często odpoczynku od pracy. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba dni nieobecnych w pracy powodowanych pośrednio przez otyłość wzrosła ponad 7-krotnie do prawie 206 tysięcy, zaś wydatki na ten cel wzrosły 12-krotnie do niemal 21 milionów złotych. Według szacunków OECD w ciągu 30 lat z powodu chorób wywołanych otyłością nasz kraj straci około 108 miliardów złotych, czyli ponad 4% obecnego PKB.
Taki stan rzeczy wynika również z nieodpowiednio przygotowanego systemu leczenia oraz słabo prowadzonej profilaktyki, szczególnie w szkołach. System opieki zdrowotnej jest niewydolny, gdyż lwia część przypadków leczenia otyłości spada na lekarzy pierwszego kontaktu, którzy często wskazują, że nie czują się w pełni kompetentni do prowadzenia takiej terapii. W związku z tym wiele osób jest kierowanych do specjalisty, jakim jest endokrynolog lub bariatra. Jeśli jednak nie chcemy płacić za prywatną wizytę, to średni czas oczekiwania do tych specjalistów na NFZ waha się między 4 tygodniami w województwie opolskim do nawet roku w przypadku województwa mazowieckiego, z czego mediana wynosi 190 dni. Pomóc w tym mogłoby na przykład prawne uregulowanie zawodu dietetyka w ramach usług NFZ. Niestety prace nad tą zmianą trwają z przerwami od roku 2004 i póki co nic nie wskazuje na to, by legislator miał je przyspieszyć, gdyż ostatnia ustawa dotycząca zawodów medycznych z 2023 roku nie ujęła zawodu dietetyka. Jednocześnie restrukturyzacja opieki zdrowotnej to nie jedyne, co można zrobić. Dość nieoczywistym, acz efektywnym sposobem na walkę z plagą otyłości może się okazać kultura danego kraju. Dobrym przykładem będą tu kraje azjatyckie, takie jak Japonia lub Korea Południowa, które mimo iż są bogate i wysoko rozwinięte, to wskaźniki otyłości nie przekraczają tam 7%. Istnieje tego kilka powodów. Poniekąd można to przypisać azjatyckiej diecie. W Japonii czy Korei, gdzie dostęp do żyznych pól uprawnych był poprzez historię wyraźnie ograniczony, przekłada się to choćby na wyższe ceny produktów zawierających cukier. O ile w Europie popularnym źródłem żywności może być mięso zwierząt hodowlanych, o tyle Japonia musi bardziej polegać na zdrowszej alternatywie, jakie są ryby i owoce morza. Kolejnym powodem są lokalne nawyki i zwyczaje. W Japonii popularną formą rozpoczęcia dnia pracy czy szkoły jest uprawianie tzw. radio taiso, a więc lokalnej formy gimnastyki, którą przez swoją prostotę można uprawiać w zasadzie każdy bez ryzyka kontuzji. Ćwiczenie jej nawet przez kilkanaście minut przed rozpoczęciem dnia pracy czy szkoły pozwala się rozciągnąć i zachęca do dalszej aktywności fizycznej w trakcie dnia. Takie oswajanie dzieci z aktywnością fizyczną stoi w wyraźnym kontraście z problemem, jaki dotyka choćby nasze szkoły, czyli nadmiarowo wypisywanymi zwolnieniami z zajęć wychowania fizycznego, przez których brak trudno jest później oswoić człowieka z regularnym wysiłkiem fizycznym. Można tu także wspomnieć popularny niedawno w internecie fragment wywiadu z dziennikarzem Johanem Hari, który opisuje swoje zaskoczenie po tym, jak japońskie dzieci opowiadały mu, że ich ulubione jedzenie to na przykład brokuły, ryż czy wodorosty. Gdy pytał dorosłych, czy dzieci te żartują sobie z niego, ci odpowiadali ze zdziwieniem. Nie, po prostu uczymy dzieci lubić zdrowe jedzenie. Wasze dzieci nie lubią zdrowego jedzenia? Wszystkie te elementy pokazują, że wzorce kulturowe jak najbardziej mogą skutecznie ograniczać postępowanie otyłości w krajach rozwiniętych. Jednakże w Europie i w Stanach zamiast tego kultura promuje często wzorce wręcz kontrproduktywne. Spełnienie rozumiane jako swoboda na konsumpcja dóbr i usług, kultura hiperindywidualizmu i wynikający z niej slogan „Ja sam wiem co dla mnie najlepsze” nie sprzyja w walce z otyłością, która wymaga przecież działaniom wbrew swoim instynktom i nawykom. Można także zwrócić uwagę na tzw. ruch body positive, któremu w założeniu przyświecała słuszna idea budowania akceptacji własnego ciała u osób, które na przykład cierpią na wrodzoną lub spowodowaną jakimś wypadkiem deformację. Również w temacie otyłości ruch ten potrafi słusznie zwracać uwagę na przykład na to, że ośmieszanie czy wyszydzanie osób otyłych nie tylko im nie pomaga, ale wręcz utrudnia zmianę swoich nawyków. Ale jednocześnie w ostatnich latach przerodził się on w negację negatywnych skutków otyłości i ignorowanie jej przyczyn wynikających ze złych nawyków, a nawet w formy aktywizmu próbujące zagospodarować otyłość jako kolejną formę chronionej tożsamości mniejszościowej, wokół której można tworzyć aktywizm doszukujący się domniemanej fobii czy dyskryminacji. Body positive zostało też aktywnie wykorzystane przez korporacje tworzące marketing próbujący odwoływać się do otyłej tożsamości jako zasługującej na szczególną potrzebę wyrazu i afirmacji. Moda ta potrafiła zresztą przynosić katastrofalne skutki, czego przykładem może być kalifornijska aktywistka body positive Jamie Lopez. W celu promocji tej idei prowadziła ona program Supersized Salon, gdzie ukazywała losy salonu kosmetycznego świadczącego usługi wyłącznie dla klientów plus size. Niestety seria zakończyła się po emisji zaledwie jednego sezonu, gdyż prowadząca go pani Lopez nagle zmarła w wieku lat 37 w wyniku chorób serca, które często współtowarzyszą otyłości. Patrząc całościowo, cywilizacyjny problem otyłości jest złożony. Wynika nie tylko z dynamicznego rozwoju społeczeństw, ale także ich kultury i rozwiązań systemowych wdrażanych przez poszczególne państwa. Jeśli zaś w edukacji, w kulturze, ale także w procesie wychowania w rodzinach nie znajduje się zachęt do ruchu na świeżym powietrzu lub do ograniczania spożycia cukru, to trudno oczekiwać, że dzieci same zdyscyplinują się do zdrowego trybu życia. Zwłaszcza jeśli taki przykład nie płynie od dorosłych, którym z kolei może być trudno o to dbać w realiach ułatwiających niezdrowe nawyki i tycie. Wspomnijmy, że wystarczy tylko 100 nadmiarowych kalorii dziennie, czyli na przykład 3 kostki czekolady, żeby w ciągu roku przytyć 5 kg. A zwracając uwagę na potrzebę systemowych rozwiązań, warto pamiętać, że zdając sobie sprawę z powszechności tego problemu i mechanizmów, jakie do niego prowadzą, to w jakim stopniu dotknie to nas i naszego życia, zależy również w dużej mierze od naszych własnych postaw i wyborów.
Zapraszamy też do naszego sklepu zależy.pl, gdzie pojawił się właśnie nowy wzór koszulki i gdzie znajdziecie nie tylko odzież i kubki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki, ale także książkę Wojna idei, myśl po swojemu. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.